co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. Witam, jestem, pojawiłem się, a jak coś nagrywam, to znaczy, że coś się będzie działo. Co na dzisiaj? Mam na dzisiaj taka niespodzianka, nie powiem wam jeszcze teraz, co się będzie działo, ale gdzieś tam będziemy jeździć. Jest sobota rano, jedziemy załatwić jeden temacik i będziemy ruszać. To tak na przywitanie, że jestem, to już mamy za sobą. Zapraszam na film. A to jest ta niespodzianka, o której wam mówiłem dzisiaj. Jedziemy już. A czym jedziemy? Peugeot Boxer, blacha L3H2 albo H3, nie wiem dokładnie, chyba H2. Nie kupiłem, jest wypożyczony, a dzisiaj taka trasa, tournée, że tak powiem, po okolicy. Jedziemy w związku z naszą drugą firmą, czyli z tym serwisem motorów, quadów i skuterów. Jedziemy trochę rozwieźć, trochę zebrać. Takie rzeczy, że tak powiem, staramy się robić w sobotę. To sobota to taki luźny dzień. No i postanowiłem, że wam to nagram. Jak teraz, że tak powiem, nie jeżdżę nigdzie, bo za bardzo nie mam czym, nic też takiego sensownego się nie trafia do mojego Kangurka. Polonez jeszcze nie gotowy, choć już, że tak powiem, robi się. No to tyle. Jedziemy ładować pierwszy sprzęt. Pierwszy sprzęt załadowany, czyli od nas, że tak powiem, spod sklepu. Jedziemy do miejscowości Gola. To jest jakieś tam, nie wiem, 15-17 km. W ogóle powiem wam, jaki jest plan. Jedziemy do miejscowości Gola, teraz zrzucamy skutra, potem przemieszczamy się do miejscowości Murów, ładujemy skutra, z Murowa jedziemy do miejscowości, do Włoch, do Włoch w Opolskim, nie do Włoch, na południe tam. Tam też ładujemy skutra i jedziemy z tymi dwoma skutrami do nas na warsztaty. Zrzucamy i z warsztatów będziemy jechać do miejscowości Jakubowice, Osadkowski, hotel Osadkowski, stadni na koni Osadkowski, o tak. I tam będziemy zabierać kłada też do nas na warsztaty, na warsztat, i no jedziemy oddać z powrotem samochód. Przypomnę, że samochód jest tutaj w pożyczalni od nas z terenu, to okolice Namysłowa, z miejscowości Rychnów. Można sobie poszukać jakieś, nie wiem, 4-5 km od Namysłowa. O samochodzie coś opowiem w czasie drogi. Nie mówiłem, że oczywiście zaczęliśmy od tego, że jesteśmy spóźnieni. Mamy godzinną obsługę. O tak może. No ale to nic. Dzisiaj sobota, to, że tak powiem, temat na lajcie. Skuter rozładowany, jedziemy załadować się do miejscowości Murów. Mamy tam 18 km. Lekka zmiana trasy. Odpadł nam skuter z
odpadł nam skuter z Włochten, z miejscowości Włoch, gmina Domaszowice, żebyśmy się zrozumieli dobrze. Tamtego skutera nie ma, czyli trasa będzie ciut krótsza. No to, odzywam się po załadunku. Powoli dojeżdżamy do załadunku tego skutra. Zostało nam 2 km. Jedziemy takimi, no można powiedzieć, że urokliwymi dróżkami. We dwóch ciężko się minąć. Jak się nie mylę, to jesteśmy teraz w Stobrawskim. Tu raczej tędy nic nie jeździ. W Stobrawskim Parku Narodowym. Czy nie, Stobrawski Park Krajobrazowy. O. Taka ścieżka. No fajne, podoba mi się. Jak do celu blisko, to można taką ścieżką jechać. I jeszcze tą drogę oczywiście znam, bo kilka razy już tędy jechałem, także nie mam z tyłu głowy, że za chwilę gdzieś tam będę wracał, bo jakieś druty będą nisko albo coś. No a po drugie, ten samochód nie jest za znowu taki wysoki. Dobra, jesteśmy w miejscowości Murów. Miałem się odezwać po załadunku, czyli odezwę się też. To jest przed załadunkiem i po załadunku. Dobra, poładowany. Następny skuter załadowany. To teraz kierujemy się do miejscowości Namysłów, czyli do nas. Zrzucić go u nas na firmie. Będziemy zrzucać. Bierzemy na jazdy i jedziemy do miejscowości Jakubowice, jakieś 10 km oddalonej. Ładujemy kłada. Póki co sprawnie wszystko idzie. Oprócz tego godzinnego opóźnienia na starcie, wszystko idzie planowo. Po drodze jeszcze gdzieś bym musiał stanąć, pokazać wam ten samochód z zewnątrz. W środku to no jak Fiat i ta cała reszta. Chyba dobrze zabezpieczyłem ten skuter. Nie wjedzie mi tutaj do środka. W tym Peugeotie jest chyba ten silnik dwulitrowy. Dopytam, jak będę oddawał. Tym Peugeotem jeżdżę już drugi raz. Jak miałem jakieś tam obawy, znaczy miałem, cały czas mam obawy o jakieś tam przebiegi długodystansowe samochodu z dwulitrowym silnikiem w zabudowie międzynarodowej w plandetce, to do kręcenia się dookoła komina ta jednostka napędowa w zupełności mu wystarcza. Tak patrzyłem po trasie, to jest średnie spalanie, pokazuje w granicach tam 7-6, czyli przyzwoicie. Nie widzę, że tak powiem, potrzeby większego silnika, jak ktoś się kręci po okolicy. Zaznaczę, nie wiem, jak ten silnik by się sprawował w trasie i jakby no miał załadowane z 1,5 tony, nie? Na pusto jeździ się fajnie. Jedziemy po, tak powiem, ostatni ładunek naszej dzisiejszej podróży, czyli jedziemy załadować kłada. Myślę, że powinno pójść tam sprawnie. Na jazdy wziąłem. Pasy mam, jakby trzeba było, to wciągnę na pasach. Dobra, odzywam się po załadunku. Mam nadzieję, że takim sprawnym. Jesteśmy na miejscu po tego kłada w Jakubowicach. Czekam, bo nikt nie ma klucza, bo teoretycznie wiem, gdzie on stoi, tylko praktycznie się nie mogę do niego dostać.
Załadujemy, to się, że tak powiem, odezwę. Dobra, poładowane. Myślałem, że będzie gorzej. Skład Yamaha Grizzly 700. Zepsuty, ale sam wjechał. Oj, ktoś dzwoni. Moment, już do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Wyjeżdżamy tutaj z tego. Z autem wynajętym jest o tyle problem, że jak na swoim aucie miałem zawsze wszystko. Najazdy, pasy. Tu za każdym razem trzeba papakować. Potem trzeba to wszystko ściągać. Oddawać, nie wiem, jeszcze bym pojechał zatankować. No, nie będę miał po drodze CPN-u nigdzie, to dam Witkowi kasę i wszystko. I po temacie. Dobra, to co, jedziemy do nas na firmę, zrzucam tego kłada i po temacie. Może po drodze gdzieś tam jeszcze stanę, to wam pokażę to wszystko, jak to wygląda. I będzie po zawodach. Stanąłem wam po drodze pokazać, jak wygląda ten sprzęt. No, przyda mi się taki do tych celów, co ja teraz używam, czyli włożenia tych kładów. Kładów, motorów, skuterów. Leżocik. Takim dzisiaj się przemieszczamy. Ja miałem pokazać, że się dokłada w środku. Jest. Bydlak, nie? Nie wiem, jaki to jest dokładnie silnik, musiałbym sprawdzić po kodzie, ale jakaś 700 na pewno. No i ten kład jest używany do takich celów rolniczych, czyli pracuje w tym całym rolnictwie, na stadninie koni pracuje. Wjeżdżam po takich najazdach, dwa takie najazdy. Wszystko. Dobra, zamykamy gościa. I jedziemy rozładowywać i jedziemy na wypożyczalnię oddać furę. Dzień dobiegnie końca. Powoli dojeżdżamy do warsztatów. Jest godzina teraz, już patrzę, gdzie tu jest jakiś zegarek. 13:50, kurde, 14. Zaczęliśmy no około godziny 10, czyli kilometrów nie ma dużo, ale czasu poszło tyle, że masakra. Zrzucę kłada, tego co wam pokazywałem. Pozamiatam trochę ten samochodzik i no będziemy jechać oddać. I na dzisiaj nic więcej nie ma w planie, nawet nie związanego z jeżdżeniem, to już w ogóle, że tak powiem, będę po pracy. Dobra, odzywam się przed wypożyczalnią. Dobra, kład rozładowany, jedziemy oddać samochód. Jest godzina w sumie 15. Jeszcze wypiłem kawę, pobajdyżyłem tam trochę. Czyli można powiedzieć, auto brałem od 10, jest teraz 15. Sądziłem, że mi pójdzie, tak wam powiem szczerze, sądziłem, że mi zajdzie przy tym 3 godziny. No ale... nie da się, jeszcze te przepakunki wszystkie, także
jedziemy zwrócić samochód, jedziemy oddać. Dogadałem się z paliwem, że nie będę tankował, tylko zapłacę. Co tam jeszcze? No, odzywam się już ze swojej renóweczki, jak ja to na nią mówię, z psiej budy. No, już jesteśmy z powrotem w naszym samochodzie. Jest teraz godzina 15:08. Dzień dobiegł końca. Z pracą więcej już dzisiaj nie mam nic związane. Poszło kupę czasu. No ale co było zaplanowane, w sumie to prawie się udało, oprócz tego jednego skutera z miejscowości Włochy. Ale to, że tak powiem, historia na osobny temat, bo w sumie ten skuter po prostu przyjechał do nas sam, nie? Znaczy, tam taka ciekawa historia, że ktoś go po prostu sprzedał. Ktoś go sprzedał zepsutego i dlatego nie musieliśmy po niego jechać. A nowy właściciel, nowy nabywca przywiózł tego skutera już na serwis do nas jako nowy właściciel, czyli w sumie skuter przyjechał sam. Dobra, ode mnie tyle. Subki, lajki niech się niesie. Napiszcie w komentarzu, czy mogą być takie filmy, czy nie, jak uważacie, czy takie coś może u nas na tym kanale wystąpić. Bo zauważyłem, że tak powiem, pewną prawidłowość, że w sumie druga sobota z rzędu, że wozimy właśnie te skuterki naprawione, rozwozimy i zwozimy na serwis do naprawy. Tyle ode mnie, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, szerokości, nara.